Cześć! Nazywam się Krzysztof Burzyński i pomagam sklepom zoologicznym zwiększyć jakość i ilość sprzedaży poprzez szkolenia i doradztwo. To nagranie skierowane jest do przedstawicieli handlowych, którzy przyjeżdżają do sklepów zoologicznych. Dziś będzie mowa o negocjacjach. Najczęściej te negocjacje są z szefem lub z osobą decyzyjną z danej firmy. Warto do tych negocjacji się przygotować. Jedną z takich rzeczy, które, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to na pewnym narzędziu, który nazywa się BATNA. Jest to skrót od angielskich słów. Po polsku oznacza on po prostu, że jest to najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia. Oznacza to, że przygotowując się do negocjacji, zakładasz sobie, Pewien poziom, który oczekiwany przez Ciebie zakupów przez danego em, klienta, natomiast zdajesz sobie sprawę, że e, może tak być, że nie odniesiesz tego pułapu. I co wtedy? Czy po prostu nic, wycofać się kompletnie, czy masz coś w zanadrzu, co możesz wtedy zaproponować? Kiedy więc, kiedy negocjacje pójdą we właściwą stronę, to Ty wiesz: OK, to już jest moment, że mogę zakończyć negocjacje. Ale kiedy pójdą w niewłaściwą stronę, musisz mieć inną ofertę, inne oferty, które możesz przedstawić w tych negocjacjach. Takie przygotowanie się pozwala ci na to, żeby nie akceptować warunków, które ktoś przedstawi, bo możesz ich nie, nie przemyśleć. Jeżeli ty wcześniej przemyślisz, to wiesz o tym, że na pewne rzeczy się nie jesteś w stanie zgodzić, a w pewne rzeczy jesteś mimo wszystko w stanie jeszcze wejść, mimo że nie udały się te podstawowe negocjacje. Można się do tego przygotować w taki sposób, że przede wszystkim wcześniej przed negocjacjami, przed takim spotkaniem, sporządzasz listę wszystkich możliwych innych założeń. Powiedzmy, że założenie jest, że chcesz sprzedać paletę karm, ale wiesz, że kiedy to, tego nie uzyskasz, to będziesz mieć coś innego do zaproponowania. Możesz zaproponować, żeby ktoś zamówił tylko. Nie całą paletę, ale tylko po jednej karmie, co będzie dużo mniejsze, bo wyniesie powiedzmy dużo mniej worków, ale wiesz, że to już będzie taki moment, gdzie ktoś sobie będzie mógł przetestować. Inną z alternatyw może być to, że możesz powiedzieć: No dobrze, to proszę kupić dwa worki i przetestować je dla klientów, ewentualnie przetestować je na przykład na własnym zwierzęcie albo dać pracownikom, żeby oni na swoich zwierzętach mogli przetestować na przykład daną karmę. Im więcej masz takich rzeczy, tym Lepiej możesz później funkcjonować, kiedy negocjacje pójdą nie tak. Wtedy wierzysz o tym, że OK, możesz schodzić schodek niżej, ale te schodki masz przygotowane. Nie musisz ich wymyślać na miejscu, i też nie dojdzie do takiej sytuacji, że w pewnym momencie sobie powiesz: OK, zgodziłem się na coś, ale właściwie widzę po czasie, że nie powinienem się na to zgadzać. Jeżeli od razu sobie w głowie ustawisz to, co masz zrobić, wtedy takie rzeczy o wiele lepiej funkcjonują. I dlatego Zapraszam cię do tego, żebyś przy każdym takim spotkaniu, szczególnie z nowym klientem, przy negocjacjach miał przygotowany nie tylko plan tego swojej oferty, ale też alternatywę do tego co się stanie, jeżeli dana osoba tej oferty nie przyjmie. Pomyśl nad tym. Do zobaczenia następnym razem.